Gości. Szczęść Boże jeszcze raz wszystkim. Witam pięknie w Rybniku na 33. sesji Rybnickiej Akademii Tradycji. To jest projekt, który większość z Państwa, jak widzę, zna, bo się już zdążyliśmy z wieloma nawet zaprzyjaźnić. Projekt, który istnieje od 2016 roku i idzie nam to całkiem sprawnie, więc myślę, że dalej będziemy działać na rzecz podnoszenia świadomości ludzi w naszym regionie przede wszystkim. A organizatorem fizycznym jest organizacja Pobudka, Fundacja Pobudka, której mam zaszczyt być prezesem. A dzisiaj, proszę Państwa, okazja jest no, absolutnie wyjątkowa. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli tak licznie i mamy tak wspaniałych prelegentów. Okazja, która no, dobrze byłoby, żeby nigdy się nie wydarzyła, no ale obchodzimy. Obchodzimy, rozpoczynamy ten cykl spotkań z okazji 80. rocznicy rzezi na Wołyniu, a właściwie ja bym to nazywał i radziłbym każdemu, żeby mieli w tyle głowy, że to nie było zwykłe ludobójstwo, tylko to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Tym ono się różni od wszystkich innych, które w przeszłości zdarzały się również na naszym kontynencie i nie tylko na naszym kontynencie. Proszę Państwa, te obchody centralne, jak gdyby będą mniej więcej za półtora tygodnia, za dwa tygodnie, to pan prezes Listowski zaraz Państwu pewnie opowie. Ja tylko tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj w Rybniku, 9 lipca w Warszawie, 11 lipca w wielu miejscach Polski dochodzą sygnały, że Kraków, że Wybrzeże, że Podkarpacie, że Lublin, wszędzie będą pewne uroczystości prywatnie będą organizowane. No, z pewnych względów jakoś państwo nasze i samorządy do tego się nie kwapią. No i również 15 lipca Kędzierzyn-Koźle między innymi, więc już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj konferencja historyczna, w której wezmą udział trzy wybitne osoby, które robią bardzo wiele na rzecz podnoszenia świadomości Polaków i nie tylko Polaków, aby pamięć o tych straszliwych dniach nie przeminęła. A okazja jest na tyle wyjątkowa, że to, proszę Państwa, jest chyba ostatnia z okrągłych rocznic, ta 80., w której jeszcze żyją świadkowie historii. Proszę Państwa, pan prezes Witold Listowski, prezes Stowarzyszeń Kresowych Kędzierzyna-Koźla, pani doktor Lucyna Kulińska, historyk, Kraków. Bardzo prosimy. I pan profesor Włodzimierz Osadczy, Lublin, historyk. Bardzo proszę. Najpierw jako pierwszy opowie coś pewnie o organizacji, o sytuacji, jak wyglądają obchody albo nie wyglądają obchody tegoroczne 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Pan Witold Listowski, zaraz oddaję mu głos, tylko sprawdzam, czy będzie już gotowa transmisja. Tak? Szanowni Państwo, organizatorom bardzo dziękuję za zaproszenie. Reprezentuję Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie oraz Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. 80 lat ciszy nad tym, co się wydarzyło na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ale zanim ja Państwu przedstawię swoje myśli, chciałbym tu na wstępie podziękować za pracę ludziom, którzy odważnie piszą i mówią o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Chciałbym tu szczególnie podziękować panu profesorowi Osadczemu oraz organizatorowi panu Romanowi Kluczowi. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kresowianie w związku z tą 80. rocznicą ufundowali specjalny medal. Medal, na którym jest kwiat lnu. Kwiat lnu to symbol ukraińskiego ludobójstwa.
I my, Polacy, musimy o tym pamiętać. Jak zobaczymy ten kwiat lnu, że to jest symbol ludobójstwa ukraińskiego. Kwiat lnu, który żył tak krótko, który tak krótko żyje, tak jak żyli ludzie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W związku z tym, tym medalem naszym, tak on wygląda, chciałbym obdarować pana profesora Osadczego i pana Romana. Bardzo proszę o przyjęcie. Proszę Państwa, na tym się kończą moje dobre słowa, bo teraz będą same przykre słowa. 80. rocznica, której władza, nasza władza w Polsce nie chce. My zorganizowaliśmy wystawę, Państwo widzieli, ta wystawa tutaj stoi. Ta wystawa obrazuje metody mordowania Polaków. Tutaj pokazałem 104 metody mordowania Polaków. Okrutne metody, na które nie można patrzeć, ale prawdziwe. Zobaczycie Państwo, że tam jest podpisane miejscowość i data. One są prawdziwe. Ani Ukraińcom, ani polskim władzom nawet nie śni się, żeby taką wystawę pokazać. Proszę Państwa, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich co roku w Warszawie organizuje uroczystości upamiętniającą tą tragiczną rocznicę. Zawsze zbieraliśmy się na placu Marszałka Piłsudskiego, składaliśmy tam kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza, bo przecież my prawo mamy tam być. Tam leży obrońca Lwowa z 1918 roku. Tam jest tablica upamiętniająca polskie miejscowości, które walczyły z banderowcami. Na tej tablicy władze zabrały jedną miejscowość, która nosi nazwę Bircza. Ta Bircza przeszkadza naszej władzy, mimo że my prosimy, by ta Bircza wróciła na tą tablicę. Ale oni mówią, przecież tam walczyli milicjanci i żołnierze. Polscy żołnierze. Milicjanci, którzy wyszli z lasu, żołnierze Armii Krajowej, którzy ubrali mundury milicjantów, walczyli w obronie polskiej ludności. I dzisiaj ich nie możemy ukazać na naszych tablicach. Jest to skandal. Jak co roku organizujemy nasze uroczystości w Warszawie, tak i w tym roku również chcieliśmy to zrobić. Lipiec to nasz miesiąc kresowy. Smutny, ale nasz kresowy miesiąc. Wystąpiłem do dowódcy garnizonu Warszawa z prośbą, by jak zwykle, jak dotychczas uczcić tą rocznicę przed grobem nieznanego żołnierza, by wystąpiła kompania honorowa, która zawsze występowała i orkiestra wojskowa. Oto, proszę Państwa, jest odpowiedź dowódcy garnizonu Warszawa, który odmawia nam. Odmawia kompanii honorowej, i odmawia nam również, bardzo proszę zrobić zdjęcie. To pismo jest prawdziwe. Odmawia nam takiej uroczystości. My, tak jak powiedziałem na początku, mamy prawo być na tym placu i organizować nasze uroczystości, jeżeli władza nie chce tego zrobić. Owszem, władza robi, napisano mi w tym piśmie, robi na skwerze Wołyńskim,
Ale tam, jak zawsze, władza każe nam ważyć słowa. A my słów ważyć nie będziemy. My mówimy prawdę taką, jaka ona jest. Ten list pokazałem wszędzie. Niech idzie w świat i niech świadczy o tym, jak Polska dba o swoich pomordowanych obywateli II Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, zapraszam mimo wszystko 8 lipca do Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tam organizuję konferencję historyczną na te bardzo trudne tematy. Między innymi wystąpi właśnie pani profesor Kulińska, pan profesor Osadczyk, którzy tutaj są dzisiaj z nami. Zachęcam o godzinie 11 Muzeum Niepodległości. A następnego dnia o godzinie 12 przed grup nieznanego żołnierza. Chociaż nie otrzymamy oprawy wojskowej, chociaż nie otrzymamy kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, my tam będziemy, bo my tam powinniśmy być. I im więcej nas będzie, to ta władza zrozumie, że popełniła wielki błąd. Dlatego ja wszystkich tutaj obecnych zapraszam do Warszawy 8 i 9 lipca na nasze obchody 80. rocznicy krwawego ukraińskiego ludobójstwa. Jednocześnie zapraszam 15 lipca, trochę bliżej Państwo będziecie mieli, do Kędzierzyna-Koźla, gdzie o godzinie 11 zostanie odprawiona w naszym kościele msza święta w Koźlu. Następnie marsz pamięci ulicami do szkoły numer 12, gdzie jest tablica upamiętniająca ludobójstwo. Tam będzie wojsko. Tam dowództwo brygady w Opolu nie odmówiło nam tego wojska. Będzie kompania honorowa, będzie salwa honorowa i będzie apel. Tam w Warszawie powinien być apel pamięci. Powinien być apel pamięci, który ja wysłałem do dowództwa garnizonu. Ten apel powinien być odczytany przez oficera Wojska Polskiego. Ale stało się tak, jak się stało. Boleję nad tym bardzo. Tyle lat się udawało. Tyle lat władza nie przeszkadzała. A w 80. rocznicę władza mówi nie. Proszę Państwa, bolejemy nad tym. Zapraszam Was, przyjedźcie do Warszawy. Pokażmy, że jesteśmy tam na tym placu, bo my nie pytając władzę o zgodę, tam będziemy. I potem pójdziemy marszem pamięci ulicami Warszawy do Katedry Polowej Wojska Polskiego i tam zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po wyjściu z katedry jest placyk taki nieduży, plac nazywa się Plac Krasińskich. Tam będzie koncert orkiestr dętych. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na konferencję, bo nasi niezawodni historycy, którzy tutaj koło mnie siedzą, prawda, nigdy nie zawodzą, zawsze są z nami i zawsze mówią prawdę o tym, co wydarzyło się tam na Kresach. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję za wystąpienie.